Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o profilach ICC i profilach Device Link, oczywiście w programie Calaspede w Toolbox. Przejdźmy zatem do naszego programu i do właściwej prezentacji. Proszę Państwa, otworzę sobie jakiś przykładowy dokument. To jest dokument, który jest doskonale znany w zasadzie każdemu, kto pracuje w poligrafii. Jest to testowy dokument firmy Altona, który dosyć często drukuje się na różnego rodzaju maszynach, żeby zobaczyć, jakie jest odzerowanie koloru na maszynie, na proferze itd. Proszę Państwa, Calas oferuje nam wiele różnego rodzaju funkcji, w których możemy skorzystać z naszych profili ICC. Już wcześniej pokazywałem przy pomocy switchboarda, że jest taka zakładeczka, która nazywa się Colors i to oczywiście mamy mnóstwo różnego rodzaju opcji, które możemy wykorzystywać i do których za chwilkę również jeszcze wrócimy. Niemniej, proszę Państwa, również w zakładce standard, gdybyśmy chcieli dokonać jakiejś konwersji zgodnie z standardem PDFX-a, a więc tak jak pokazują nam ikonki, czyli PDFX1A, X3, X4, X6 itd., jak również pewnego rodzaju standardy, które zostały zrobione przez Calasa, czyli Sheet Offset, Magazine Ad, Newspaper, Web Offset itd., itd., to w zasadzie każda z tych konwersji, oprócz tego, że korzysta ze standardu, który jest jakby zaszyty w tychże profilach, które są wywoływane przez Calasa, to gdy wybierzemy sobie taki standard, pojawia nam się lista profili ICC, z których możemy skorzystać podczas takiej konwersji. I w zasadzie, gdy wybierzemy sobie dowolny standard, to ta lista tych profili ICC oczywiście się tutaj pojawia. I gdybyśmy chcieli na przykład przekonwertować ten nasz dokument zgodnie ze standardem X1A do profilu ISO-coded wersja 2, to wystarczy oczywiście wybrać tenże profil. On teraz prosi o podanie nowej nazwy, nazwijmy, że to jest ISO-coded wersja 2, żebyśmy wiedzieli, że taką konwersję żeśmy przeprowadzili na tym naszym obrazie i zgodnie ze standardem X1A wszystkie te konwersje zostały właśnie przeprowadzone. Proszę Państwa, drugą metodą, z której możemy skorzystać, jest oczywiście nasza zakładka Colors. I tu, gdy wybierzemy sobie pierwszą z ikonek, Process Conversion, i wybierzemy standard, że operujemy standardem PDFX i że konwertujemy wszystkie kolory i kolory spotowe, bo mamy do wyboru również tylko i wyłącznie kolory cynkowe i w tym momencie wszystkie dodatkowe kolory nie będą przekonwertowane, jak i również inne opcje, to w ostatniej liście rozwijalnej mamy do dyspozycji profile, które automatycznie sczytuje Calas lub możemy kliknąć na przycisku Custom i pojawia nam się już dobrze znana lista profili ICC, z których możemy w każdej chwili skorzystać. Oczywiście możemy sobie również tutaj zaimportować nasze profile ICC również z innego źródła i powiększać sobie tą listę. Tutaj jest taka, proszę Państwa, taki plusik, który nazywa się Create New Output Intent i tutaj, proszę Państwa, możemy sobie zdefiniować, jaki profil ICC będzie profilem, który będzie konwertował. Proszę Państwa, mamy przekonwertowany nasz dokument do standardu ISO-coded. Jeszcze dodatkowo jest on zgodny ze standardem PDFX1A, co pokazuje nam w tej chwili na dole nasz pasek. Widzimy tutaj taką żółtą ikonkę PDFX1A. I to jest informacja, że tak to zostało przekonwertowane, tu nie ma żadnych problemów. Rzeczywiście certyfikat został dodany do naszego dokumentu. Proszę Państwa, wręcz niewiarygodną siłą Calasa jednak jest dodatkowa funkcja, która była kiedyś płatna, a która jest niezwykle przydatna, szczególnie teraz, gdy operujemy, szczególnie w druku offsetowym, różnymi standardami ISO. Jeszcze do niedawna takim normalnym standardem było ISO-coded wersja 2, natomiast już od pewnego czasu funkcjonuje tak zwane PSO3, czyli ISO-coded wersja 3. No i niestety dosyć często, gdy jakaś drukarnia przejdzie już na standard PSO3,
to dobrze by było jednak robić jakąś konwersję prac klienta, które bardzo często przygotowane są jeszcze według starego standardu, bo to jest rzeczywiście dosyć duże przyzwyczajenie. Mnóstwo ludzi nie ma wiedzy poligraficznej na poziomie konwersji profili ICC, w związku z czym funkcjonuje przy pomocy pewnych schematów, standardów, które albo ktoś im pokazał, albo ktoś im narzucił i niestety tego typu błędy często się pojawiają. I tutaj w sukurs i na pomoc przychodzi nam doskonała funkcja, którą umieszczono w Kalasie, która nazywa się Device Link Conversion. I to, proszę Państwa, sama ta funkcja oczywiście w poprzednich, starszych wersjach Kalasa ona również była dostępna, niemniej żeby można było z niej skorzystać, to po prostu trzeba mieć profile ICC, które są wykonane w standardzie Device Link. A więc jest to profil ICC, który zawiera w sobie zarówno informację o wejściu, jak i wyjściu, czyli gdybyśmy chcieli sobie konwertować na przykład pracę ze standardu ISO Coded wersja 2 do standardu ISO Coded wersja 3 PSO 3, to taki profil Device Link zawiera w sobie obydwie informacje o maszynie wejściowej i maszynie wyjściowej i dokonuje się wprost tej konwersji. Dodatkowo konwersja ta ma jeszcze za zadanie wykonać się w taki sposób, żeby były jak najmniejsze różnice w kolorze. Czyli de facto wszystkie elementy przeseparowują się zgodnie z profilem ICC, który jest profilem docelowym, natomiast z zachowaniem jak największej zgodności koloru. I to, proszę Państwa, jeśli rozwijemy sobie listę naszych profili device linkowych, które są automatycznie dodane do naszego Kalasa, to widzimy, że tych profili jest bardzo dużo i że one w większości właśnie wyglądają w ten sposób, że mamy nazwę techniki druku, do której stworzony jest standard, a następnie mamy profil pierwszy, czyli w tym naszym przypadku, który jest w tej chwili tutaj zaznaczony tą kulką nad podświetleniem żółtym, mamy ISO Coated wersja V2, tu PSO Coated V3. Czyli to jest informacja, że konwertujemy nasz dokument ze standardu ISO Coated wersja 2 do PSO wersja 3 w jednym ruchu. Wybieramy sobie ten nasz standard, on wskakuje nam na listę rozwijalną, następnie musimy jeszcze podjąć decyzję, które obiekty w naszym dokumencie będą podlegały tejże konwersji. Będziemy konwertowali wszystkie obiekty, które znajdują się w naszym dokumencie i jeszcze dodatkowo tutaj mamy pewnego rodzaju restrykcje, które również możemy wybrać, jakie obiekty w jakim standardzie koloru. I tutaj konwertujemy wszystko, łącznie z kolorami spotowymi. Klikamy na przycisku Execute. On oczywiście podpowiada w tej chwili nam informację o tym, że musimy zapisać to pod nową nazwą. A więc tutaj sobie zapiszemy, że to jest conf PSO 3. Klikamy na przycisku Save. I ta konwersja została przeprowadzona. Proszę Państwa, spróbujmy otworzyć ten poprzedni obrazek, który był w standardzie ISO Coated. Wyświetlmy te obrazki w tej chwili obok siebie. To chwilkę potrwa. I tu, proszę Państwa, widać wyraźnie, że ta różnica, przynajmniej na ekranie, nie jest jakaś za bardzo duża. Gdybyśmy mieli się przekonać tak naprawdę, na czym polegała ta konwersja i jakie są te różnice, to tutaj Kalas oferuje nam takie doskonałe narzędzie, które nazywa się Compare Documents. Gdy sobie wybierzemy tą funkcję, to polecenie, to za chwilkę z prawej strony pojawi nam się takie okno, w którym możemy sparametryzować sobie tą funkcję porównywania. I tak, proszę Państwa, tutaj jak widzicie Państwo na górze, porównujemy ze sobą dwa obrazy. Pierwszy z nich to jest ten, który był w standardzie ISO Coated wersja 2, a drugi w standardzie ISO Coated wersja 3. I teraz, gdy sobie zdefiniujemy, że badamy różnicę pomiędzy naszymi obrazami, posługując się deltą E,
którą wartość ustaliliśmy na poziomie 3, czyli takim, gdzie wizualnie już ciężko jest dostrzec jakieś różnice, to widzimy, że ta czerwona maska, która się tutaj pojawiła, pokazuje nam, gdzie znajdują się różnice w tym, co zostało przekonwertowane. Natomiast wszystko to, co jest wyszarzone, to tutaj nie zauważamy w ogóle żadnych różnic. I na tym właśnie polega ta siła wykorzystania profili device linkowych, że ta konwersja wielokrotnie jest tak dobrze robiona, że rzeczywiście na tym etapie nie jest to niebezpieczne, gdy taki etap konwersji zostanie wykonany po stronie drukarni, ponieważ klient nie zauważy nawet, że doszło do takiej konwersji, natomiast druk na pewno będzie lepiej wykonany w takiej drukarni, no bo ona po prostu posługuje się zupełnie innym standardem. Proszę Państwa, oczywiście te wszystkie konwersje, które w tej chwili pokazywałem, które wykonujemy z poziomu switchboarda, możemy jak najbardziej wykonywać również wykonując różnego rodzaju fix-upy, czeki i tym podobne rzeczy. Tutaj jeszcze może mała dygresja. Na koniec przy takim porównaniu możemy sobie wygenerować raport. Zapiszmy go sobie pod jakąś tam nową nazwą i za chwilkę zobaczymy, cóż nam się tam wygenerowało. Sprawdźmy to. O, mamy pliczek z raportem i wygląda on w ten sposób, że pokazuje nam ten nasz ostatni screen, na którym widać było tą maskę pokazującą różnicę pomiędzy dwoma plikami i oczywiście dołączone są tutaj wizualizacje tych plików. Bez żadnych jakichś parametryzacji i tym podobnych rzeczy. Proszę Państwa, przejdźmy w takim razie do opcji już dla takich użytkowników zaawansowanych. Przejdziemy do naszych fix-upów i otworzymy sobie jakiegoś nowego fixa. To gdy wpiszemy polecenie ICC, wyświetlają nam się różnego rodzaju polecenia z tym związane. I tak możemy sobie usunąć profile ICC, które znajdują się w pracy, możemy przypisać jakieś profile ICC, możemy coś przekonwertować i tak dalej. Jak wpiszemy polecenie convert, to również pojawia nam się mnóstwo różnego rodzaju opcji. I tu, proszę Państwa, gdy wybierzemy taką jedną ze standardowych opcji, której się bardzo często korzysta w Kalasie, która nazywa się Convert Colors, to widzimy tutaj, że opcja ta ma szereg różnego rodzaju opcji, przy pomocy których możemy bardzo dokładnie sparametryzować metodę konwersji naszego pliku. A więc jakim profilem wejściowym będziemy konwertowali, jakimi metodami możemy konwertować i tym podobne rzeczy. Cała ta opcja składa się aż z trzech zakładek, w której możemy sobie definiować przede wszystkim wejście-wyjście, następnie definiujemy sobie, do jakich obiektów będzie dotyczyła, jakich obiektów będzie dotyczyła ta konwersja, które ma dotknąć, a które ma zostawić w spokoju. I na końcu opcja Advanced Settings, w której również wybieramy różnego rodzaju opcje, przy pomocy których możemy powiedzieć naszemu konwerterowi, jakie obszary konwertować, a jakich nie. Proszę Państwa, do tych bardziej skomplikowanych opcji wrócimy w jednej z kolejnych prezentacji, ponieważ jest to dosyć rozległy temat. Nie będziemy go w tej chwili omawiać, żeby z jednej prezentacji nie robić bardzo długiej prezentacji. Natomiast do tego wrócimy. To jest, tak jak powiedziałem, podstawowa opcja. Zajmiemy się takimi konwersjami bardziej skomplikowanymi już z poziomu fix-upów dla użytkowników zaawansowanych. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście, jak zwykle, zachęcam do kolejnej prezentacji, która pojawi się już niebawem.